Pomysł na pisanie tego reportażu wziął się stąd, że któregoś dnia w Polsce przeczytaliśmy w różnych mediach elektronicznych o tym, że na Dominikanie, nie tak dużej wyspie na Morzu Karaibskim, dzieje się jakaś historia, w którą zamieszani są polscy księża. Jest to historia, która jest historią pedofilską. I początkowo to, co wiedzieliśmy o tym, co się dzieje na Dominikanie, dotyczyło jednego księdza, ojca Wojciecha, który miał parafię gdzieś wysoko w górach, który po prostu po oskarżeniach o pedofilię nie pojawił się w tej wsi, został w Polsce. To się działo pod koniec maja, na początku czerwca. Natomiast teraz, kilka tygodni temu, przeczytaliśmy też w mediach hiszpańskojęzycznych, dominikańskich, że jest kolejna afera, która dotyczy również Polaka, również księdza. Jest to także afera pedofilska. I to nas jakoś zastanowiło, to znaczy co dzieje się na Dominikanie, że w odległości kilku miesięcy dwóch duchownych, jeden z nich bardzo ważny, bo nuncjusz, czyli jakby przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Dominikanie, są oskarżeni o to, że molestują dzieci. Postanowiliśmy to sprawdzić i stąd ten reportaż.